Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przedstawię Wam sześć partii polskich superarcymistrzów. Jan Krzysztof Duda kontra Radosław Wojtaszek w Pucharze Polski. Bardzo fajna inicjatywa, która była rozegrana 27 listopada w Bydgoszczy. Co jest ciekawe, Polsat Sport transmitował to wydarzenie. Panowie grają dwa razy po 10 minut plus 5 sekund, następnie dwa razy po 5 minut plus 3 sekundy na zawodnika i dwa razy po 3 minuty plus 2 sekundy na zawodnika, tylko że w kolejności 10 plus 5, 5 plus 3, 3 plus 2 i znowu 10 plus 5 i tak dalej. No i cóż, przejdźmy może do analiz tych partii, tylko że od razu powiem na wstępie, że będzie to analiza dosyć powierzchowna. Bardziej chciałbym przedstawić tok tutaj tych wszystkich posunięć, te wszystkie zagrywki ze strony arcymistrzów. Nie będzie to bardzo, bardzo dogłębna analiza. Przejdźmy od razu do rzeczy. Radek Wojtaszek w pierwszej partii grał białymi, rozpoczął ruchem d4, Janek odpowiedział skoczek f6, c4, e6, skoczek na f3, d5, posunięcie g3, partia katalońska na szachownicy nam zaistniała, goniec c7, normalne posunięcia. Dzięki takim, nawet takiemu przestawianiu posunięć możemy się nauczyć pierwszych ruchów takich, no, porządnych, że tak powiem, które są teorią debiutów. Tutaj po c6 skoczek c3, skoczek z B na D7. Tu się nic nie dzieje. Jeżeli uczymy się debiutów, to oczywiście wiemy co i jak. Absolutnie, jeżeli byśmy sobie na przykład teraz chcieli rozłożyć troszeczkę na czynniki pierwsze tę analizę, no to co będzie po obiciu, na przykład na C4 trzeba zauważyć i tak dalej, no ale tak jak już mówię, tutaj troszeczkę to przyspieszę. Hetman D3, zauważmy przy okazji, ładnie bronimy i mamy szansę zagrać na przykład ruch E4. Janek zagrał B6, posunięcie E4, goniec zagrywa na A6, bardzo ładnie tutaj się zaczyna związanie klarować, posunięcie B3, wiadomo, trzeba bronić, po biciu na C4 od razu czarne przystępują do fajnej kontry w centrum i jest to posunięcie E5. Świetnie to atakuje i tutaj od razu Radosław wybił na E5 skoczek G4. Widzimy dwa skoczki, chcą odbić pionka. W ten sposób tutaj też białe zagrywają, dlatego też pewnie zagrywają goniec F4, aby tego pionka bronić. Skoczek zagrał na C5. Tutaj wymiana hetmanów nastąpiła, wieża AD8. W tym momencie nastąpił ruch H3, spędził skoczka od razu tutaj na linię bandową. Wieża z F na D1. No i skoczek wpakował się ładnie w centrum tutaj do obozu przeciwnika. Goniec zagrał na E3, goniec zbił na C4. Na razie tutaj żadnych większych błędów nie ma. Tak naprawdę teraz skoczek D4 to jest taki mały błąd tutaj według oceny silnika. Zdecydowanie należało tutaj podpowiedzi są oczywiście zagrać goniec F1, żeby troszkę skrępować te figury i po ruchu. Na przykład B5 można by było zbić pionka i grać sobie w szachy dalej. No ale cóż, w partii poszło inaczej. Skoczek zagrał na D4. W tym momencie skoczek spokojnie odbił jednego z pionów, tutaj F4 z atakiem i teraz bardzo ważny ruch wtrącony, bo widzimy, że troszeczkę to podwisa. Jeżeli skoczek odejdzie, to mamy szansę zbić pionka, więc wtrącenie jak najbardziej jest potrzebne. Goniec na B4 i skoczek zagrał na C2. W tym momencie to jest chyba taki jeden z ważniejszych momentów w partii, według tutaj ocen silnikowych. No cóż, goniec zagrał na C5 i czarne oddają figurę. Nie jest to oddanie figury całkowicie, tylko to jest chwilowy zabieg, ale lepszym zagraniem zdecydowanie byłoby zagranie skoczek na G4. Oddanie figury w tej wersji jest jeszcze lepsze. O co tak naprawdę chodzi? W tym wypadku należałoby tutaj wybić na C6. Dużo taktyki się dzieje, dużo trzeba policzyć po wybiciu na D1, co jest ruchem wtrąconym. Skoczek zbija na E3 i na przykład wieża zagrywa sobie na D7. I tu jest u białych, u czarnych, tu jest wszystko w porządku. Czarne by stały dobrze. Wystarczyłoby na przykład zagrać goniec C5, prawdopodobnie z dobrą pozycją. No ale poszło inaczej i po skoczku na E2 goniec zagrał na C5, pionek wybił na E5 i goniec tutaj zbił na E2. Widzimy, że jak zbijemy skoczkiem, to tutaj tracimy również gońca. Wieża zagrała na D2, wieża D7, próba zdwojenia. Tutaj wieżyczek król F2, goniec zagrywa na A6, skoczek na F3. Sporo wymian tutaj nastąpiło, wieża zagrała na D8, skoczek wrócił, goniec wymienił i jakże piękny ruch król F8, goniec zagrywa na F1. Oczywiście król F8 to do centrum trzeba tutaj podchodzić jak najszybciej. Wymiana, wymiana i tak naprawdę patrząc na te pozycje, stwierdzamy, no czarne mają nieco lepiej. Mimo wszystko jest pionek więcej, trzy pionki na jednym skrzydle.
kontra, jeden pionek, więc pozycja czarnych na tym poziomie powinna być już jednoznacznie wygrana. Nastąpiło C5, skoczek G5 z atakiem, tutaj król E7 i to jest już całkiem dobra gra. Tutaj białe, no nie mają nic do stracenia, wzięły po prostu pionka na H7, C4, pionek zasuwa, skoczek wrócił w tej sytuacji. Tutaj wieża dała szacha, król zagrał na F4, B5, pionki właśnie zaczęły swoją tutaj eskapadę po tej stronie, wieża zagrywa na C1, C3, skoczek na F3 zagrał, B4, posunięcie, skoczek E1. No, białe robią co mogą, starają się tymi figurami próbować te pionki i prawdopodobnie skoczek gdzieś tu próbuje zaatakować, ale wieża D2 wszystko kontroluje, skoczek C2 i zauważmy, pionki są już bardzo, bardzo zaawansowane. Król zmierza na E3 i wieża zagrywa na H2. Tutaj prawdopodobnie należało trzymać te wieże na tej linii, żeby nie puścić króla na lewą stronę i zasuwać na przykład królem tędy do tych pionków i próbować wykorzystać jednak tę przewagę. No ale jednak Janek zagrał troszeczkę inaczej, praktycznie chciał zbijać te piony na tym skrzydle. No ale to jest szansa dla białych. Nadal pozycja czarnych jest bardzo dobra, świetna, nawet bym powiedział. No ale król idzie do tych pionków i to jest ten plan, który trzeba stosować. Po wybiciu na H3 król zagrał na G4, skoczek na G4, król B5. Skoczek wziął kolejnego piona, król zbił tego pionka i wieża zagrała na H5. No to widzimy, że bić na B4 nie wolno, bo tutaj są widełki na króla i wieżę, więc w tym wypadku król zagrał na A4, skoczek D3, wszystko niby broni, wieża F1, trzeba uciekać, wieża na E5. No i tutaj czarne oczywiście stoją komfortowo, ale białe troszeczkę jakby wyszły z większych opresji. Po szachu na C5, król zbił na B4, skoczek E4, posunięcie A4 do przodu, posunięcie F5, A5, tutaj król zagrał na D7, w tym wypadku skoczek ruszył na A3. No i widzimy, że tutaj teoretycznie przewaga jest po stronie czarnych, lecz no, ciężko w praktyce o to, żeby tę przewagę zrealizować. No i zobaczmy, jak było dalej. Król zagrał na C6, w tym wypadku wieża na D3, wieża na E8. Dużo ruchów tutaj panowie porobili. Wieża D1, wieża B8. Szukamy jakiejś tam aktywności. Król C4, wieża na pionka. Wiadomo, żeby tutaj bezpiecznie, żeby nie przegrać. Król B4, wieża znowu dała szacha. Król C4. Białe marzą o remisie, ale tutaj czarne próbują swoich szans na skrzydle królewskim. Wieża zagrywa na C1, wieża A8, król B4, z powrotem bronić pionka trzeba. Kolejny szach, prawdopodobnie na zyskanie czasu, bo to wiadomo, w szachach szybkich jednak trzeba próbować troszeczkę grać sprytnie. Król zagrywa w ten sposób tutaj na D4, król B7, posunięcie G4 ze strony białych. Bardzo ładny ruch, dlatego że podważamy pionka, który broni skoczka, no i wiadomo, że jak zbijemy, to skoczek leci. Skoczek jednakże zagrał na G3, wieża dała tutaj szacha, król A6 i pionek zbił na F5, na co czarne odpowiadają tutaj wtrąceniem C2, skoczek zbił na C2 i to jest ten moment, w którym białe już czują się dosyć bezpiecznie, bo oddanie figury gwarantuje tutaj już praktycznie remis, bo po F6 i wieża F2, gdzie trzeba bronić, jest aktywność króla bardzo duża, skoczek nieco skrępowany, jak zdejmiemy tego piona, to mamy remis w kieszeni. Wieża zagrywa na E2, król na D5, skoczek E4, wieża zagrywa na F1, no i nie ma innego wyjścia jak oddać po prostu figurę i tutaj po tych zagraniach król zbił na A5, wieża za pionka, wieża zagrywa na B2 z ostatnią pułapką, jak zbijemy na pionka na B4, to jest szach i zdobywamy wieżę oczywiście, więc trzeba zagrać królem troszeczkę pod pionka, no i tutaj panowie wykonali posunięcia, które dały już remis na szachownicy. Druga partia meczu była grana tempem 5 plus 3 sekundy i zapraszam do przebiegu partii. Janek rozpoczął ruchem skoczek F3, Radek odpowiedział D5, posunięcie G3 i takie nieoczekiwane posunięcie B6, no ale w tempie bardzo przyspieszonym można sobie eksperymentować na pewno, żeby troszeczkę też przeciwnika zaskoczyć. Goniec zagrał na G2, goniec na B7, mamy taki atak królewsko-indyjski, roszada ze strony białych, skoczek na F3, Janek ma oczywiście w zanadrzu w teorii debiutów bardzo dużo wariantów na pewno przygotowanych, szczególnie na takie szachy szybkie. Posunięcie G6, goniec B2, goniec G7, to są normalne ruchy. C4, atak do centrum, no to wiadomo, wybicie, żeby tutaj goniec też z B7 sobie oddychał, że tak powiem. Posunięcie C5, ten ruch zawsze się przyda, troszeczkę walczymy również o centrum, o punkt D4. Posunięcie D3 na spokojnie, tutaj roszada, skoczek z B na D2. Skoczek na C6, no i figury czarnych wszystkie rozwinięte, białych również, wszyscy są pewnie zadowoleni. Teraz następuje bardzo ciekawy zabieg kosmetyczny pod tytułem skoczek E5.
Tu widzimy, jak zbijemy skoczka, to tracimy tam gońca na b7. Hetman jednak zagrał na c7, posunięcie a4. Teraz skoczek postanowił wybić na e5 i napotkał gońca na e5. To jest ładne wtrącenie tutaj. To jest bardzo, bardzo prosta taktyka. Hetman e5, goniec zbił na b7 i tym sposobem mamy różnopolowe gońce, co się często kończy remisami, aczkolwiek to nie jest takie proste. Tutaj groźny pionek a5 może próbować rozbić te skrzydło. Wieża zagrywa na b8, goniec na f3. Bardzo ładne odejście, przy okazji bronimy, nie puszczamy skocz na g4 i tak dalej. Skoczek zagrywa na e8. Tutaj widzimy, jest atak na wieżę, więc wieża na a3. W tym wypadku tutaj Radek postanowił zagrać a5. No i tak mi się generalnie zaczyna to nie podobać czarnymi ze względu na słabość na punkcie b6, aczkolwiek silnik jest innego zdania i bardzo lubi pozycję czarnych z prostego powodu, dlatego że skoczek zagrywa na c7, a po hetman b1 i tutaj takim mocnym nacisku na punkt b6 jest hetman e6. Skoczek e4, bo grać gdzieś trzeba. Skoczek a6 i widzimy cały zamysł. Ten skoczek bardzo ładnie na b6 może stanąć, na b4, przepraszam, i tutaj zablokować wieżę. Jednakże wieża zagrywa na b5, ale skoczek mimo wszystko skakuje i bardzo dobrze tutaj się trzyma. Grunt dla czarnych, czy główny tutaj cel czarnych jest to, żeby na pewno utrzymać tego pionka na b6. Hetman, autostrada, tutaj h4 zostaje zagrane. Ze strony czarnych nastąpiło h6, król g2, wieża z b na d8. Oj, przepraszam najmocniej, król g2, wieża z f na d8, wieża z b na d8, powiedziałem, dobrze powiedziałem, wieża z b na d8, wróć, to tak jak człowiek się trochę śpieszy, no ale tych partii jest 6, chcę wam szybko je przedstawić. Tutaj hetman zagrywa na c1, król h8, to oczywiście w blicu można sobie próbować grać takie ruchy w miarę wyczekujące, spokojne, też powiedzmy bezpieczniejsze, wiadomo, tutaj taktyka jest taka, żeby też troszeczkę patrzeć na czas. Hetman zagrywa na f4 i czarne grają f5, powiem wam szczerze, tutaj Radek Wojtaszek ma zdecydowanie lepszą pozycję, no skoczek wraca na d2 i za bardzo te figury jakoś, tak jakbym to powiedział, tak troszeczkę kiepsko grają. Plan czarnych na pewno będzie łatwy z tego względu, że prawdopodobnie można próbować grać ruch g5 i tutaj spróbować atakować białego króla. Jednakże Radosław Wojtaszek zagrywa hetman d6 z propozycją wymiany, na co Janek przystał i w tym momencie po wieża bije d6 nastąpił ruch g4. Białe same zaczęły tutaj atakować, ale wsparcie pionka z e6 to jest zawsze dobry pomysł. Nie od razu wszystkie wybicia są dobre. Król zagrywa na h3, goniec na f6, wieża g1. Widzimy tutaj jakaś aktywność. No, zawodnicy, arcymistrzowie na tym poziomie zawsze szukają aktywności. To jest dobry nawyk, uczmy się oczywiście tego od nich, od arcymistrzów. Goniec zagrywa na d8 i pionek na g5, tutaj ef, skoczek zagrywa na f1. No skoczek próbuje manewrować i gdzieś tam się przestawiać. Posunięcie g5, no widzimy tutaj wykorzystanie tych przewagi pionków na skrzydle dzieje się automatycznie. hg i król zagrywa na g2, posunięcie g4. No i można powiedzieć, że czarne tutaj stoją naprawdę bardzo, bardzo ciekawie i chyba bezpiecznie. Goniec zagrywa na d5, sprytne posunięcie prowokujące skoczka do tego, aby wybić gońca, no bo jakbyśmy tutaj wybili, a można byłoby to na pewno zrobić, tutaj pionek by mógł wybić, wieża by mogła wybić skoczek e3, wieża d4 i bardzo ładnie ten skoczek na c4 by stał, ale tutaj taki ruch f4 daje taką trwałą, małą przewagę czarnym mimo wszystko, no ale to trzeba być silnikiem i trzeba mieć powiedzmy, no taką dobrą intuicję, żeby zostawić gońca czarnopolowego, który pilnuje tylko swoich pionków, no ale to jakaś kontra się pojawia, ale ja rozumiem tutaj też taką powiedzmy praktyczną grę arcymistrza. Po goniec d5 nastąpiło f4, z tym samym planem przygotowawczym, zobaczcie, ograniczamy ładnie skoczka i próbujemy tutaj atakować. Wieża dała szacha, król zagrywa na g7, skoczek d2, wieża h6, próba wymiany najbardziej aktywnej figury, ciężkiej, no ta figura jest mniej aktywna, wiadomo. W tym wypadku nastąpiła wymiana, goniec zagrał na e6 z próbą tutaj takiego no, ruszenia tego pionka na g3, ale na g3 nie ruszymy. Tutaj Radek Wojtaszek popisuje się naprawdę świetnym zagraniem, też można sobie spróbować zatrzymać materiał i znaleźć tę odpowiedź i jest to ruch F3. Bardzo ładne posunięcie, które oddaje chwilowo piona, GF, GF, skoczek bije i skoczek bije na D3.
cały tutaj piękny zamysł czarnym się udał. I w tym momencie Jan Krzysztof Duda popełnia decydujący błąd w partii, moi drodzy. Goniec na D5 przegrywa. Już mówię, jak należałoby zagrać. Przede wszystkim goniec na C8. Zaraz powiem, jaka jest różnica. Po tym ruchu i goniec C7 na przykład, żeby tutaj goniec miał dobrą opcję do gry na diagonali. Goniec B7 z obroną skoczka i tu jest wszystko w porządku. No raczej tutaj po skoczek B4 i zamknięciu tej wieży białe, no może nie powinny przegrać, aczkolwiek czarne mają szansę, żeby wygrać mimo wszystko. Ocena jest jak tak mniej więcej minus 0,9, czyli czarne mają szansę, no ale, no właśnie, no i tutaj właśnie w blicach często się popełnia błędy, jest to ruch przegrywający, dlatego że nastąpił szach na F4, król G3 i nie chcemy zbijać gońca, tylko jeszcze wiążemy tego króla. Goniec zagrał na E4, no i to już powinno wystarczyć do bardzo łatwego zwycięstwa. Można sobie spróbować swoich sił w tej pozycji. Uwaga, wieża G8 dała szacha, król H2, skoczek na D3. No i białe się poddały z prostego powodu. Jeżeli będzie król H3 lub król H1, po król H1 mamy mata na F2, a jeżeli król H3, no to jest szach, król H4 i mat na G4. Aktualny stan meczu to 1,5 do 0,5 na korzyść Radosława Wojtaszka. Partia numer 3, 3 minuty plus 2 sekundy na zawodnika. Z perspektywy tutaj czarnych sobie zobaczymy w tym momencie tę partię. No i Radosław Wojtaszek rozpoczął ruchem D4, Janek odpowiedział skoczek na F6, posunięcie C4, E6, skoczek na F3, posunięcie D5, G3 i widzimy partia katalońska po raz kolejny na szachownicy. Goniec zagrywa na E7, goniec na G2, roszada ze strony czarnych, roszada ze strony białych, posunięcie C6, bardzo solidnie tutaj panowie obydwaj sobie grają, wyprowadzają w sposób normalny figury, w sposób wariantowy, debiutowy, tak jak tutaj grać należy w te szachy. Goniec na, przepraszam, pionek na B6, posunięcie na B3, goniec B7, goniec na B2, skoczek z B na D7, no i tutaj wieża na D1, to jest takie tradycyjne posunięcie, aby no, trzymać rentgen z hetmanem, ale to już głębsza, powiedzmy, strategiczna, głębsze strategiczne zagranie ze strony białych. Wieża C8, ale też wiadomo, idei warto tutaj znać jak najwięcej. Wieża C8, dokładnie ta sama sytuacja się dzieje z drugiej strony. Skoczek na C3, posunięcie C5, no i widzimy bardzo mocna walka tutaj w centrum z obydwu stron. Tutaj białe postanowiły w tym momencie wybić pionkę na D5, na co czarne odpowiadają wbiciem pionkiem. No to jest ważne, żeby wybić pionkiem, żeby trzymać jednak to centrum, mimo że zamykamy tu gońca, ale czasami skoczek fajnie może wejść sobie na pole E4. To samo się dzieje oczywiście ze strony białych. Wieża zagrywa na C1, wszystkie figury zaczynają grać, wieża E8 również. Zobaczcie, że arcymistrzowie starają się wyprowadzać te wszystkie figury. Ja to będę bardzo często powtarzał, aż do znudzenia, aż do totalnego zapamiętania. No i w tym momencie oczywiście białe tutaj mają szereg możliwości. Jedną z nich to jest na przykład zagranie E3 spokojnie. Można też wybić pionka na C5, żeby otworzyć mimo wszystko wieżę. Tutaj po wybiciu skoczkiem mogłoby być naprawdę ciekawie. No ale to już nie zagłębiamy się aż tak bardzo. Radek Wojtaszek postanowił zagrać hetmanem na F5. No i takie dziwne posunięcie na pierwszy rzut oka, ale tu jakaś prowokacja jest do G6, może hetman H3 z próbą ataku tutaj na przeciwnika. No i co zagrał Janek? Janek zagrał teraz C4. Wygląda to świetnie. Jakbyśmy tutaj zagrali pionkiem A6 i B5, no to byśmy mogli nieźle tymi pionkami szarżować, lecz wygląd to nie jedno. Świetnie to, że wygląda, to nie znaczy, że jest dobre. Tutaj przede wszystkim trzeba zagrać skoczkiem na E5. Tak jest i tutaj otwieramy świetnie gońca, kontrolujemy pole D5, no jeżeli będzie wybicie, to wybija pionek, świetnie się otwiera wieża, więc na pewno taki ruch figurą do centrum to jest zdrowy ruch, dobry ruch, no i myślę, że jest po prostu dobrze dla białych. Tutaj posunięcie G6, hetman zagrał na H3. Silniki troszeczkę podpowiadają inną koncepcję, mianowicie, żeby grać hetmanem na F4, ale mnie nie pytajcie, to się zawsze trzeba troszeczkę zagłębić. Ja tu tylko chcę nieco przedstawić te posunięcia. Goniec, hetman zagrał na H3, no goniec nie mógł, bo strata hetmana niestety by była. No i tutaj Janek postanowił wybić, otworzyć pozycję mimo wszystko i skoczek F8, nieco do defensywy. No a partia blicowa 3 minuty plus 2 sekundy na zawodnika, no to trzeba grać dosyć szybko. Posunięcie E3 na spokojnie, posunięcie H5, niby troszeczkę tutaj się osłabia, ale może nieco ogranicza hetmana, czasami skoczek wejdzie na G4, czasami też wieża się przestawi na C7, goniec C8, przynajmniej ja bym sobie tutaj tak kombinował. F4 ze strony białych, wieża właśnie zagrywa na C7, goniec na F3, widzimy ładnie, goniec się przerzucił i hetman ma opcję ucieczki na G2, ale to nie jest takie strachliwe zagranie, wręcz przeciwnie, hetman z G2 może próbować doprowadzić do tego, żeby ruch G4 nastąpił.
posunięcie A6, właśnie hetman od razu zagrywa na G2, posunięcie B5, no czarne robią swoje, białe robią swoje. Pozycja białych jest oceniana jako lepsza. Mi się zdecydowanie bardziej podoba pozycja białych z tego względu, że tu jest izolowany pionek, wszystko bardzo dobrze, stabilnie stoi. Ja bym na przykład próbował troszeczkę wyczekać po rubinsteinowsku, czy bardziej jak Petrosjan wyczekiwał i na przykład zagrał wieża C2, wieża C1, ale to się łatwo mówi, inaczej jest jak się gra partię blicową i białymi gra się przede wszystkim o zwycięstwo. Dlatego też widzimy taki ruch G4, choć to posunięcie w tym momencie najlepsze nie jest. Tutaj przede wszystkim zostało to wybite. Można by było przygotować H3, G4, myślę, że troszeczkę lepszy plan, ale szybsze granie tutaj na pewno ze strony białych spowodowało więcej błędów. No po wybiciu i goniec teraz zagrał na B4. No tutaj widzimy, wieża atakuje pionka w tym momencie, wieża zagrywa na D3, wieża scena E7. Bardzo sprytne, właśnie widzimy te manewry wieżami, tutaj fajnie się te wieże ustawiły i koncentrują się na strzale na E3. Skoczek zagrywa na D1, w tym momencie posunięcie A5, w tym momencie H4, czyli atak na skrzydle. Tutaj Janek zagrywa A4, szybkie wybicie, no i pionek wolny został, ale doprowadzić go oczywiście nie jest jeszcze tak łatwo. Goniec w tym momencie zagrywa na pole A3, na co czarne odpowiadają goniec A6. Bardzo ładne wtrącenie i tutaj wymiana jest nieunikniona. Pozycja jest w tym momencie równa. Po wybiciu na B4 goniec zbija wieżę na E7, hetman zbija, posunięcie H5. No, czarne nie muszą się tutaj obawiać tego ataku, bo skoczek pięknie broni. W ogóle skoczek z F8 sprawuje się tutaj bardzo, bardzo dobrze. No i w tym momencie, no, co na przykład by mogło nastąpić, jakby zamiast ruchu H5 hetman na przykład zbił pionka na D5. No to tutaj hetman zbija na H4 i jest w zasadzie pozamiatane, moi drodzy. No ale po ruchu H5 w tym momencie A3 nastąpiło i białe idą w tę stronę, czarne idą w tę stronę i hetman zbił na D5. Niestety to nie był dobry ruch, no bo i tak zagrywamy hetmanem na H4 z atakiem na gońca. Tu są jakieś szachy. No hetman wrócił do obrony. Posunięcie A2. Bardzo sprytne zagranie. Pionek jest nietykalny, bo wisi tutaj figurka. Skoczek zagrywa na F2 i moi drodzy, ostatni ruch czarnych, po którym białe się poddały. Goniec B1. Bardzo ładne zagranie, sprytne. Tutaj dochodzimy za chwilę hetmanem. W tym momencie mamy 1,5:1. Czwarta partia meczu tempem 10 minut plus 5 sekund na zawodnika. Janek gra kolorem białym i rozpoczął ruchem C4. Radosław odpowiedział skoczek F6, skoczek na C3, tutaj więcej troszkę czasu do namysłu oczywiście mają panowie. Posunięcie E5, partia angielska na szachownicy, skoczek zagrywa na F3, skoczek na C6, wszystko w normie, posunięcie G3, D5, tak grywają bardzo często zawodnicy i białym i czarnym kolorem. Tutaj są szanse bardzo wyrównane, skoczek zbił na D5 oczywiście, goniec zagrywa na G2, goniec na C5 aktywnie bardzo, roszada z jednej strony i z drugiej po dżentelmeńsku, posunięcie D3, H6, aby ograniczyć troszeczkę gońca. Czasami też skoczek na G5 nie wskakuje sobie przez G5 na E4. Skoczek zagrywa na A4 na bandę i próbuje tutaj tego gońca spędzić. Oczywiście goniec ma dużo odejść na D6, E7, B6. Janek, Radosław wybiera ruch goniec na B6. Posunięcie A3. Standardowo chcemy grać B4, goniec B2. W tym momencie wieża E8. Figury wyprowadzać należy. B4. Goniec zagrywa na G4, aktywnie zawsze, H3, goniec na H5 i posunięcie E3. No to jest takie posunięcie dosyć ciekawe, bardzo mi się też podoba, trochę nowe, dla mnie przynajmniej. Chodzi o to, że ograniczamy, bardzo tutaj ograniczamy, no nie pozwalamy wejść figurze, żadnej lekkiej figurce tutaj na pole D4, troszeczkę otwieramy związanie, ale ten hetman zawsze ma opcję ucieczki za chwilę na B3. Jeżeli uciekniemy na B3, to widzimy, że ten goniec na H5 już nie będzie nas na przykład na polu E6 męczył. No zwykle ten goniec na E6 tutaj stoi, ale jest teraz na H5, więc sytuacja się troszkę zmieniła. Posunięcie A6 ze strony Radka, hetman na B3 właśnie zostaje zagrane, hetman D7, posunięcie G4, dosyć odważne, ale to jest wszystko dobrze przeliczone, tu się wszystko trzyma. Chodzi o to, że o tą odwagę mi chodzi, jeżeli będzie bicie na G4, to nic to tak naprawdę czarnym nie daje. Na końcu jak hetman zbije na G4, skoczek H2 zapewne jest, wszystko działa, figura więcej. Tutaj goniec na G6, skoczek na H4, no i dwa skoczki są na bandzie. Zobaczcie, moi drodzy, rzadki widok, no ale w tym momencie te skoczki mogą po prostu zbić te gońce. Skoczek zagrywa z D na E7, skoczek zbił
odbił jednego gońca, skoczek odbił, goniec B2 i skoczek zagrywa na H4. No i to mi się troszkę nie podoba u białych, ale silnik ma inne zdanie. Skoczek oczywiście tutaj fajnie tego gońca atakuje, ale jest goniec na E4. Nie dość, że goniec broni przy okazji pionka, to jeszcze stawia się świetnie w centrum i ten skoczek już za bardzo nie ma jak grać. Ale jest H5, bardzo taki ruch, który no, atakuje przeciwnika na pewno, ale jest wtrącenie. Skoczek bije na B6, czyli tutaj para gońców na parę skoczków w tym momencie, w tej sytuacji na szachownicy. No i teraz posunięcie F3, bo bronić na G4 trzeba. Wieża AD8, każda figura musi grać. Goniec C3, bardzo ładne posunięcie. Hetman E7 i teraz król F2. Dlaczego te ładne posunięcie tak właśnie tutaj szybko wytłumaczę? Król E2 oczywiście też taki ruch istnieje i to jest nie najgorsze zagranie, lecz bardzo ciekawy ruch, wieża A2 mógłby nastąpić, wieża po dwójce, świetną rolę wspomagającą by tutaj wypełniała, taką rolę obrońcy troszeczkę i myślę, że białe tutaj czułyby się dobrze. No ale Janek miał swoją koncepcję, pozazdrościł Carlsenowi troszeczkę ruchów królem, chociaż no, wiemy, że Janek jest specjalistą w poruszaniu się królem w debiucie, chociaż to już jest taka gra środkowa. Król F2, nastąpiło bicie, a przepraszam, nie HG, tylko FG, wyjątkowo FG, bardzo ładne zagranie, dlatego że tu przy okazji otwiera się wieża, trochę niestandardowo, bo niby odkrywa się król, ale wszystko tu się pięknie trzyma. Hetman G5, nie ma za bardzo jak tego króla też bezpośrednio zaatakować. Król E2, no to po co tutaj była roszada białym, skoro król z roszady wrócił do centrum? Oczywiście żarty, to wymagało konkretnych zagrań. Wieża E7, posunięcie A4. No i pograliśmy trochę na skrzydle królewskim, trochę w centrum, teraz na skrzydle hetmańskim, także z każdej strony białe tutaj sobie grają. Gonie, skoczek zagrywa na A7, posunięcie B5. No i widzimy, teraz te pionki bardzo ograniczają skoczka, ale skoczek miał na celu, aby gdzieś tutaj się przemanewrować na pole D6, no ale dostaje taki Radek tutaj cios w postaci goniec B4, no i skoczek zagrywa i bardzo dobry ruch konkretny, po prostu wzięcie skoczka, dobra ocena sytuacji, wieża wchodzi na C1, aktywna linia tutaj na C8, można sobie spróbować zagrać. No i tak naprawdę nie widać, żeby ten skoczek spełniał bardzo dobrą rolę. Goniec stoi świetnie, we wszystkie strony tutaj uderza. Wolne wieże, wieże stoją bardzo dobrze. Jeszcze jest bardzo cichy taki tutaj atak na pole F7. Niezwykle niebezpiecznie to wygląda. Skoczek zagrywa na G6. Wieża dała szacha na C8. Skoczek F8 do obrony. Moi drodzy, i teraz tak naprawdę w tej sytuacji białe wygrywają bardzo łatwo. Mianowicie wieża F5, hetman H4, wieża H5. No i tutaj Radosław Wojtaszek się poddał. Dlaczego się poddał? Bo na przykład jak zagramy hetmanem na G3, to dajemy mata na trzy różne sposoby. Można sobie zatrzymać materiał, spróbować sobie tych opcji oczywiście. Jakie są te sposoby? Mianowicie pierwszy ruch, wieża F8, król F8, wieża H8, mat. Można zagrać od razu wieżą na H8, tutaj również mamy mata. No i trzeci sposób, goniec H7, król H8, wieża F8. Także w meczu po czterech partiach 2,5 do 1,5 dla Janka. Piąta partia meczu, tempem 3 minuty plus 2 sekundy. Radosław Wojtaszek rozpoczął ruchem D4, skoczek na F6, C4. E6, skoczek na F3, posunięcie D5, G3. Widzimy partię katalońską po raz kolejny ze strony naszego Radosława Wojtaszka, naszego arcymistrza. Goniec zagrywa na E7, goniec na G2, czyli tutaj panowie powtarzają posunięcia. Po roszadzie czarnych i roszadzie białych następuje ruch C6, hetman C2, posunięcie B6. Zwykle bywa w takich meczach, że debiuty oczywiście są powtarzane często, ale potem zmieniane są nieco kontynuacje. Posunięcie B3 ze strony białych, goniec na B7, wieża D1 standardowo. Ten ruch mi się bardzo podoba. On tak troszeczkę przeszkadza w zagraniu na przykład C5, bo wybijamy, jesteśmy na rentgenie z hetmanem i tak dalej. Skoczek zagrywa na D7. Oczywiście to jest tak bardzo powierzchownie mówione w tym momencie, no ale jakaś tam idea w głowie, mam nadzieję, że komuś zostanie i pomoże. Skoczek zagrywa na C3, wieża C8, posunięcie E4, od razu do centrum, aktywnie, dosyć forsownie to wszystko się za chwilę ułoży, bo po wybiciu na E4, skoczek bije na E4, jest posunięcie C5, no i tutaj atakujemy skoczka, na co białe odpowiadają biciem na F6 i goniec na F6. Pojawia się w tym momencie bardzo ciekawa idea. Oczywiście widzimy, że nie można zbić teraz skoczkiem na F6, bo tutaj zbijemy pionka i ta wieża świetnie działa na linii D, więc goniec odbija na F6. I teraz bardzo ciekawy ruch, taki bardzo fajny zabieg kosmetyczny po raz kolejny, mianowicie
Skoczek G5 i uwaga, grozimy matem, więc nie można zbić gońca na G2. Dlatego też czarne muszą zdecydować się na bicie skoczka na G5. Goniec zbija z tempem, wieża C7 i goniec zagrywa na E4. Tutaj atakujemy pionka. Goniec jednakże zbija na C1. No i pytanie teraz, czy można zbić pionka na H7? Otóż, moi drodzy, nie bardzo, dlatego że król H8 i jak odbijemy tutaj gońca, to jest na przykład zagranie pod tytułem F5 i ten goniec ma małe kłopoty. On oczywiście może iść na G6, ale po hetman G5 nie wiadomo, jak tego gońca bronić dalej. Ok, dlatego po biciu na C1 wieża zagrywa na C1 od razu i posunięcie G6, D5 od razu, tutaj jest atak w centrum, ED, goniec bije na D5. No i tak naprawdę ta sytuacja jest, myślę, że bardzo przyjemna dla białych, z tego względu, że goniec tutaj jest nieco lepszy, on w otwartych pozycjach sobie radzi dobrze, ale nie widać konkretów i nie widać słabości ze strony białych, ale nie widać też słabości po stronie czarnych. Hetman na F6 to są jak najbardziej dobre posunięcie. Tu następuje teraz przegrupowanie ciężkich figur. Skoczek zagrywa na E5, hetman C3 i skoczek na G4 z propozycją wymiany hetmanów na F6. Na co białe grają goniec F3, bo widzimy też, że jest atak na F2, więc goniec zasłania ładnie tutaj ten atak. Wymiana hetmanów nastąpiła. Pozycja jest równiusieńka. Skoczek zagrywa na H6. No i teraz mógłby nastąpić taki ruch jak na przykład G4, żeby tego skoczka nieco ograniczyć, potem podeprzeć go H3. Ja bym taki ruch wykonał, mi się to bardzo podoba, ale nie ma to ogromnego znaczenia dla czarnych, bo na przykład po wieża D8 i wieża powiedzmy na E3 z C3, z C3 na E3 jest wieża D4 i ten pionek jest bardzo podważany. Tutaj się absolutnie nic nie dzieje. Po ruchu H3 królem można zagrać na G7, ten skoczek przez G8 fajnie się przerzuci i będzie stało to wszystko dobrze. Wieża C7 robi bardzo dobrą robotę, broniąc siódmej linii, co jest bardzo kluczową linią w tej sytuacji. Po skoczek H6 jednak tutaj białe zagrały wieżą na D3, opanowując kolejną linię. Skoczek na F5. Goniec zagrywa na D5 aktywniej. Król G7 oczywiście schodzimy z jakichkolwiek tutaj związań. Król zagrywa na G2. Wieża D8. Wieża na F3. B5. Bardzo ciekawe posunięcie, które podważa nieco tutaj obronę pionkiem gońca. Wiadomo, nie możemy zbić, ale ten ruch jeszcze ma jedną rzecz na swoje usprawiedliwienie, chciałem powiedzieć. Ten ruch bardzo dużo daje, zaraz powiem dlaczego i to będzie widać w końcowej fazie partii. Bierze F4 i teraz ruch B4. I chodzi o to, że ten pionek z B6 zawędrował ładnie na B4 i A2 jest pewną słabością. Posunięcie G4, skoczek na D4 znalazł świetną placówkę i wieża z F na E4. I tak naprawdę jak tutaj grać teraz białymi? Ciężko powiedzieć. Król F8 bardzo dobrze broni pola E7. No i król F8 spełnia świetną rolę. Hetman. Już nie ma hetmanów. H4 nastąpiło, H6 nastąpiło i H5 nastąpiło po wymianie pionków. Tutaj posunięcie A5 i widzimy teraz, że czarne mają plan A4 i to będzie taka bolączka białych. Ja bym tutaj niestety już czuł się nieco źle. Wieża zagrywa na F4, chociaż silnik tu się świetnie broni. Wieża zagrywa na D6, posunięcie wieża na E3 i F5. Bardzo ładne zagranie, które blokuje zapędy tej wieży. Świetnie to jest poblokowane. Wieża zagrywa na G3, wieża G7. Ładnie też aktywną wieżę chcą czarne wymienić. Oczywiście tam wieża G8 groziło, więc trzeba raczej tak grać. Wieża na H4, posunięcie A4. Bardzo kąśliwe posunięcie. Tutaj słabość na B3 jest bardzo duża. Skoczek dobrze atakuje z pionkiem. W tym wypadku pionek zbił na A4, bo zbić trzeba. Wieża na A6 i wieża H1. Moi drodzy, wieża H1 to jest duży błąd, taki decydujący, można powiedzieć, w tej partii. Jak należałoby grać inaczej? No to się oczywiście łatwo mówi, ale należy próbować szukać aktywności w obronie. I taką aktywnością byłoby wieża H3. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest dziwna aktywność, ale po wybiciu na A4 i wybiciu na G7 i król zbija na G7, na przykład szach, mocniej przepraszam, i powiedzmy jak król pójdzie na H7, chociaż można iść też na F6, ale tutaj będziemy szachować i na G8 również, więc na przykład król H7, wieża E3, wieża zbija na A2 i wieża E7 szach. Król H8, wieża F7, bardzo sprytne zagranie, bo na przykład jak będziemy szli pionkiem, to tutaj dajemy wiecznego szacha. Jednakże w partii wieża zagrała na H1, pasywna obrona, to nie jest dobra obrona. Wieża zbija pionka, tutaj wieża zagrywa na 1, niby też jakaś aktywność się znajduje, ale jest wymiana wieżyczek, król zbija,
Widzimy, król jest bezpieczniejszy na f8 niż na h7, powiedzmy. I wieża zbija na a2. I w tym momencie Radek Wojtaszek zagrał królem na f4, ale tak naprawdę tego ruchu nie zdążył dobrze wykonać, bo spadł mu czas. Lecz pozycja czarnych jest już kompletnie wygrana. Ten pionek zasuwa do pola przemiany. W meczu mamy aktualnie wynik 3,5 do 1,5 dla Janka. Szósta partia meczu tempem 3 minuty plus 2 sekundy na zawodnika. Białym kolorem Janek rozpoczął ruchem e4, na co Radek odpowiedział c5, skoczek f3, d6, czyli wariant Najdorfa w obronie sycylijskiej. Za chwilę nam się tu prawdopodobnie ukształtuje, gdyż Radek słynie z tego debiutu, jest dużym specjalistą, wielkim specjalistą. Po skoczek c3 jest właśnie ruch a6, mamy wariant Najdorfa. Białe zagrywają goniec e3, jeden z możliwych wariantów oczywiście, posunięcie e5, skoczek B3, goniec na E6, posunięcie F3, to jest czysta teoria, goniec zagrywa na E7, hetman D2, posunięcie H5, bardzo sprytne zagranie. Posunięcie H5 przede wszystkim przeszkadza w zagraniu G4 i łapie troszeczkę przestrzeni, utrudnia przede wszystkim białym atak na skrzydle królewskim. Roszada ze strony białych, oczywiście długa, skoczek z B na D7, wszystkie figury grać muszą i skoczek zagrywa na D5. Tutaj skoczek ładnie wybija, pionek wybija, no i widzimy, że pogoniec F5 czarne mają z głowy, jeśli chodzi o obronę punktu D6. Pozycja czarnych jest bardzo przyjemna, bym powiedział. Król B1, tradycyjne zagranie, ucieczka troszeczkę od tej wolnej linii. Tutaj wieża za chwilę się pewnie pojawi i tak się też dzieje, wieża C8. No więc tutaj jest atak bardzo silny, więc trzeba bardzo uważać. Dlatego też goniec zagrywa na D3 z próbą wymiany tego aktywnego gońca, co jest raczej nieuniknione. Hetman zbija na D3 i goniec zagrywa na G5. Sprytne zagranie, próba wymiany gońców, na co czarne oczywiście bardzo liczą, ale białe grają goniec F2, hetman C7 i posunięcie H4, goniec H6, G4. Widzimy, białe prawdopodobnie chcą zagrać G5, więc goniec zagrywa na F4. No i taki ruch G5 już by był, nie byłby taki dobry tak naprawdę w tej sytuacji. Skoczek zagrywa na D2. I teraz bardzo ważna decyzja i dobra decyzja czarnych. To jest właśnie myślenie arcymistrzów. Moi drodzy, ten skoczek zmierza na bardzo ładne pole E4. Czarne nie chcą na to pozwolić i po prostu wymieniają. To jest dobra strategiczna decyzja. Hetman wybija. HG, FG. Widzimy, wieża już ma fajną aktywność z podparciem tutaj na pionka H4. Chodzi o to, że tutaj też czarne nie muszą robić roszady. Roszada nie jest tutaj obowiązkiem w tym momencie. Skoczek zagrywa na F6. To się zaczyna dobrze rozgrywać dla czarnych. Po G5 skoczek zagrywa na E4. Moi drodzy widzowie, hetman na E2. I teraz... No właśnie, teraz Radek Wojtaszek zagrywa hetman C4 i wypuszcza tutaj wygraną po prostu no tak bardzo łatwo. Jak zagrać czarnymi, żeby te pozycje już w zasadzie, żeby ją wygrać? Co tu zrobić czarnymi? Można zatrzymać materiał. Dużo błędów w tej partii, moi drodzy, było. Otóż hetman C2. Hetman C2, jakie to piękne, proste posunięcie. No wybić trzeba. Jakby tak poszło i król wybił, to jest skoczek F2 z widełkami. Pionek więcej po stronie czarnych, no i ta wieżówka jest bardzo prosta do wygrania. Na przykład jakbyśmy grali H5, to zbijamy na H1, wieża odbija, powiedzmy F6. No jak zagramy tutaj G6, no to wieża zawsze przyblokuje tego pionka, pójdziemy F5, bardzo łatwa wygrana. Jak wymiana, no to dwa wolne pionki są oczywiście lepsze, ten pionek jest słaby. No cóż, przeoczona wygrana, hetman E2, hetman zagrał na C4, na co Janek odpowiedział wieża na D3 i roszada ze strony czarnych. No ale można było... Znowu zagrać bardzo sprytnie. Skoczek na G5. Zobaczcie, no nie można wybić, bo to się wiąże z przegraną białych automatycznie. Więc no szkoda, że tutaj czarne tego nie dostrzegły. Nastąpiła roszada, no ale to jest blitz. Oczywiście już małe rozluźnienie, bo Janek w tym meczu przed tą rundą już miał zwycięstwo zagwarantowane, więc no ale grali panowie o ranking, więc to jest też jakaś tam presja, powiedzmy, w tych partiach. No i teraz po roszadzie i roszada, wieża zagrywa na E1, skoczek zbił na F2, na co jest odpowiedź bicia i posunięcie F5, bardzo sprytne. No, w przelocie za bardzo nie można, bo wieża się dobrze rozgrywa. G6 nastąpiło i Radosław Wojtaszek popełnia gruby błąd. Tutaj bardzo dobrym zagraniem byłoby posunięcie F4, pchać się tymi pionkami do przodu, trzeba by było to wykorzystać, nie patrzeć na nic. Ale z wieża F6, no grube posunięcie, gruby błąd ze strony czarnych, czego arcymistrz nasz Jan Krzysztof Duda nie wykorzystał, bo Janek zagrał H5, a jaki ruch wygrywa, moi drodzy?
Jak widzimy, wieża C3 i tutaj ginie po prostu wieża C8. Trzeba było wybić, co się wiąże oczywiście z przegraną. No ale widzimy, że też w blicu nawet arcymistrzowie na tym poziomie no czasami popełniają grube pomyłki. Posunięcie H5, wieża z F na C8, B3 ze strony białych, hetman B4, wieża zagrywa na H1, posunięcie E4 i wieża D4. Tutaj białe mogłyby ładnie zagrać hetman F4, który nie pozwala zbić wieży. To troszeczkę no, blokuje tutaj dwie wieże czarne i pionka F5 i plany pod tytułem H6 myślę, że rozwiązywałyby tu wszelkie problemy i białe by mogły łatwo wygrać. Ta wieża mogłaby zagrać na przykład na G3 i próbować tam grać jeszcze H6, przepraszam. No ale było inaczej, wieża zagrała na D4, panowie czasu pewnie mieli mało, hetman C3, wieża zagrywa na C4, hetman E5, tu jeszcze sporo błędów z jednej i z drugiej strony i wieża zagrywa na C7. Tutaj białe mają zdecydowanie lepszą pozycję, ale to jest pozycja dosyć ostra, bo niby te pionki idą do dołu, a te pionki mają szansę kontratakować. No ta wieża bierze udział w akcji, w ataku na króla. Posunięcie E3. Ten ruch jest oczywiście jeszcze normalny i hetman zagrywa na G2. No i ten ruch niestety nie jest najlepszym tutaj zagraniem. Po hetman no, należało przede wszystkim zagrać hetmanem na H4. Mi się to łatwo mówi oczywiście, jak widzę silnik, który podpowiada. No ale szczególnie jeszcze jak w blicu nie widzimy, to jest to na pewno ciężko grać na sekundach. Hetman H4 jest planem na pewno jakiś tam H6. Ale hetman zagrał na G2 i teraz czarne zagrały hetmanem na E4. No niestety, nie jest to dobry ruch. Tutaj czarne miałyby szansę po zagraniu E2, co się bardzo narzuca, i po wieża E1, na przykład wieża E8 i jakaś tam próba marszu pionkiem F dawałaby szansę na zwycięstwo czarnych. No ale hetman w tej sytuacji zagrał na E4, na co białe zagrały dosyć sprytnie. Tutaj oczywiście wybicie dawałoby szansę białym na zwycięstwo mimo wszystko, ale sprytny remis też nie jest zły, dlatego że jest H6. Tutaj białe podstawiają hetmana, ale to jest proste, bo po wybiciu jest po prostu wybicie na G7, król H8 i tutaj panowie podpisali remis. Mecz zakończył się wynikiem 4-2 dla Jana Krzysztofa Dudy. Serdecznie dziękuję panom za udział. No to na pewno jest dobra promocja szachów w Polsce. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.